tak szybszy niż kierowca. Niemieccy policjanci nie mogli uwierzyć. Niemieccy funkcjonariusze nie mogli uwierzyć własnym oczom, kiedy przeglądali materiał z pomiarów prędkości. Okazało się, że na zdjęciu jest ptak. I do tego szybszy od kierowcy, który również przekroczył dozwoloną prędkość, za co został ukarany mandatem. Do sytuacji, o której poinformowały służby z Coesfeld, doszło 9 grudnia w Otmarspocholt nad Renia Północna Westfalia. Fotoradar uruchomił kierowca i to właśnie dzięki niemu urządzenie uchwyciło moment, w którym prędkość przekraczał ptak. Na zdjęcie z fotoradaru wkradł się duży ptak. Oczywiście był nawet szybszy niż kierowca, który uruchomił flash. Skąd wiemy? Ptak przeżył i musiał być szybszy, napisali policjanci z Polizei Coesfeld. Ptak przeżył to zdarzenie, na zdjęciu wyprzedził nawet auto. Nie wiadomo jednak, z jaką prędkością leciał, ponieważ rejestrator wyliczył jedynie pomiar dotyczący pojazdu. Według systemu samochód poruszał się z prędkością 93 km na godzinę minus tolerancja 3 km na godzinę, co daje 90 km na godzinę. Mężczyznę ukarano mandatem w wysokości 30 euro. Z kolei w przypadku ptaka mundurowi żartują, że nie został jeszcze w tej sprawie obciążony opłatą, ponieważ pozostaje niezidentyfikowany. Gołębie na pierwszym planie w 2019 roku w niemieckim Bocholt również w Nadrenii i północnej Westfalii, fotoradar uchwycił gołębia, który leciał z prędkością 45 km na godzinę w terenie, gdzie ograniczenie wynosiło do 30 km na godzinę. Lokalna policja zaznaczyła wówczas, że to, w jaki sposób gołąb będzie chciał zapłacić mandat na kwotę 25 euro, pozostaje kwestią otwartą. Mundurowi dodali, że zrezygnowali z szukania świadków w sprawie tego incydentu. Z kolei w maju w 2019 roku w niemieckim Wiersen gołąb zasłonił twarz kierowcy w chwili, kiedy fotoradar zrobił mu zdjęcie. To uchroniło kierującego przed karą w wysokości 105 euro. Policja zaznaczyła, że brak mandatu może zawdzięczać pierzastemu aniołowi stróżowi.